Cześć, jestem Gunwale Coldwyn i witam w kolejnym odcinku mojej serii wideokast o debugowaniu. Przy czym odcinek będzie w zasadzie bardzo, bardzo krótki. Ok, więc jak widać zresztą będzie dzisiaj o błędach kompilatora. No, kompilator jest również programem, również ktoś go pisał, no i my robimy błędy, czemu ktoś inny miałby nie zrobić błędu. W związku z tym w kompilatorach również są błędy. Również zdarza się czasami, że kod, który napiszemy, który jest poprawny, zostanie skompilowany do niepoprawnego kodu maszynowego i po prostu skończy się to tym, że program będzie nam się crashował, nie będzie działał poprawnie, mimo że kod jest ok. No i właśnie. I zdarzyło mi się przeczytać kiedyś opinię na necie, że początkujący często uważają, że błędy, które robią w programie, są winą właśnie spowodowane błędami kompilatora. Co prawda z doświadczenia nie zgodzę się z tą opinią, natomiast chciałbym na wszelki wypadek rozwiać wątpliwości. Mianowicie nie. To jest bardzo, bardzo rzadka sytuacja, żeby kod skompilował się źle. Chodzi tutaj... o jakie prawdopodobieństwo tu chodzi? Powiem tak. No, programuję od ładnych kilkunastu lat, nawet troszkę więcej. I zdarzyło mi się natknąć na błędy kompilatora może z 10 razy. Czyli średnio powiedzmy raz na 2 lata trafia się na błąd kompilatora, zakładając, że piszemy faktycznie dużo kodu. No i w związku z tym, jeżeli jesteśmy osobami początkującymi i piszemy kod, no to dużo bardziej prawdopodobne, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu my zrobiliśmy błąd, a nie to, że kompilator źle skompilował. Ale na wszelki wypadek zalecam upewnienie się, powiedzmy, że już skończyły nam się totalnie pomysły, co może być bugiem. Zalecam w takim wypadku upewnienie się, że mamy najnowszą wersję kompilatora. Ponieważ zdarza się, że w starszej wersji kompilatora no po prostu jest jakiś bug, który został już dawno poprawiony w wersji nowszej, no my powiedzmy trwamy w jakiejś wersji kompilatora sprzed 5 lat. Szczególnie ta uwaga dotyczy osób, które korzystają z pakietu dev C++. Ponieważ ten w skład tego pakietu wchodzi MingV, taki MingV konkretnie, to jest Minimalist GNU Windows, tudzież GCC Windows. I to jest port kompilatora GCC na Windows. I teraz tak, DevCPP jako IDE jest nierozwijane i tam w najnowszej wersji tego DevCPP chyba jest kompilator 3.2.3 tego GCC. Natomiast teraz chyba stabilną wersją jest 4.5.3, jeżeli się nie mylę, i to jest dużo, 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 dużo wersji dalej od tego. W związku z czym, jeżeli mamy DevCPP, to zalecam do wejścia na stronę mingv.org i ściągnięcia najnowszej wersji. Jeżeli oczywiście zachodzi taka potrzeba. Analogicznie ze wszystkimi innymi kompilatorami, ponieważ nie jest to tylko kwestia starego GCC w DevC++. Przepraszam, również inne kompilatory mają tego typu problemy i... Więc jeszcze raz, wersja, upewniamy się, że mamy najnowszą wersję. Ok, no to powiedzmy, że upewniliśmy i błąd nadal występuje. No i tutaj rzeczy, które może zrobić osoba początkująca, niestety się zaczynają kończyć, ponieważ kolejną rzeczą, o której powiem, to jest porównanie kodu wynikowego z kodem, jakiego się spodziewamy, czyli powiedzmy wkrada się tu troszeczkę, w zasadzie nawet bardzo dużo inżynierii wstecznej. Czyli mam jakiś tam kod .c, on się nam kompiluje, jak wiadomo, do assembly najpierw, a potem się kompiluje oczywiście do kodu maszynowego. Tak obiecałem, że się będę ładniej starał pisać. Okej. Więc staramy się porównać, czy ten kod, który jest w assembly, na pewno po zrewersowaniu jest tym kodem w C, tudzież odwrotnie, próbujemy ręcznie skompilować nasz kod C do języka assembly i zobaczyć, czy to faktycznie ma sens, czy to, co kompilator wytworzył, ma sens. Ponieważ zdarzyło mi się kilka razy, że tak nie było. I teraz tak, no właśnie chciałbym wspomnieć o przypadkach, kiedy zdarzyło mi się spotkać faktycznie takie błędy kompilatora.
W zasadzie o trzech przypadkach, powiedzmy, w miarę najnowszych. Po pierwsze, jeżeli używamy kompilatora wysokopoziomowego języka, na przykład języka C, tudzież języka CPP, i piszemy pod jakąś platformę taką, powiedzmy, z definicji niskopoziomową, powiedzmy, jakiegoś AVR-a, jakiegoś, nie wiem, no ARMy akurat są już ok, ale no, ogólnie chodzi o mikrokontrolery. Zapiszę UC, ale oczywiście powinno być to MIC. To zdarza się, że kompilator wygeneruje zły kod. W związku z tym, no zalecam tutaj ostrożnie i właśnie ta metoda z RE się przydaje, żeby weryfikować, czy to, co napisaliśmy, faktycznie kompilator, no okej, po prostu wrzucił. No i właśnie, wspomniałem tutaj, że to są takie z założenia niskoplatformowe, niskopodłogowe, slash poziomowe architektury. Natomiast również, jeżeli piszemy pod x86, jakiś tam low level kod strasznie, to się może zdarzyć, szczególnie jeżeli piszemy, tworzymy funkcję typu naked. I nie mówię tutaj o naked w assembly, tylko mówię o naked w C, czyli jeżeli chodzi o funkcję naked, to są takie funkcje, które po prostu nie mają żadnych dodatkowych nagłówków, czyli zazwyczaj jeżeli mamy jakąś funkcję, to kompilator dopisuje sobie od góry oraz od dołu jakiś swój kod, czyli tak zwany prolog funkcji, epilog funkcji, a potem jest dopiero nasz kod. Natomiast jeżeli mówimy o tej funkcji naked, to jest tylko i wyłącznie nasz kod bez tego prologu i epilogu. Ponieważ nie ma tego prologu i epilogu, to niektóre kompilatory mają duży problem z ogarnięciem na przykład parametrów funkcji. I zdarzyło mi się, pisząc, korzystając z kompilatora Microsoftu, pisząc, ale to w przypadku jakiegoś, no już w zasadzie dość leciwej wersji DDK, czyli pisania pod, no właśnie, kernel mode driverów, czyli też taka low-level rzecz, zdarzyło mi się przy wykorzystaniu funkcji naked no mieć właśnie problem z parametrami. I co skończyło się w zasadzie przepisaniem całej funkcji na assembly, to dopiero było ok. Więc to był jeden przypadek. Drugi przypadek, a w zasadzie drugi przypadek, ponieważ pierwszy zdarzył się mi w tym przypadku. Jeżeli chodzi o kolejny przypadek, to jest dość zabawne. Mianowicie chodzi o... to w zasadzie nawet nie był mój kod, to był kod, który jeden z moich znajomych mi podesłał. Była struktura. No i były bla bla bla. I na końcu było jakieś pole float x. I się okazało, że kompilator źle wylicza offset do tego pola i wrzuca gdzieś w ogóle za strukturę wartość, która powinna być w tym miejscu. Czyli size of struktury był mniejszy niż adres tego, offset tego pola. Natomiast w tym wypadku, z tego co pamiętam, upgrade do najnowszej wersji pomógł. Przy czym no faktem było to troszeczkę zabawy, żeby w ogóle przejrzeć wszystkie możliwości i skapnąć się, że to jest jednak faktycznie nie błąd w kodzie, tylko błąd kompilatora. Kolejnym przypadkiem, który tak do głowy mi od razu przychodzi, jest instrukcja loop. O instrukcji loop jeszcze nie mówiłem w wideokastach, ale pewnie powiem, także jeżeli oglądacie mnie, powiedzmy, w roku 2013, to niewątpliwie odcinek assembly o instrukcji loop już jest. Się okazało, że kompilator assembly GNU AS na platformie OS X w ogóle źle wylicza offset relatywny. Czyli lub przyjmuje jako opcode, przyjmuje bodajże 8 lub 32-bitowy offset relatywny, gdzie ma się skok wykonać, w które no i ile ma być dodane do tego EIP całego. No i się okazało, że ten offset jest w ogóle źle liczony. No może nie w ogóle, tylko jest jakaś tam plus minus 7 bajtów chyba skakał i no to się objawiło przy portowaniu Syndicate Wars. Zachęcam do rzucenia okiem na projekt swords.vexilium.org. Przy okazji, no przy portowaniu tego na właśnie na Maca, czyli na OS X-a, wyszło to i musieliśmy w kodzie zmienić w zasadzie wszystkie wystąpienia instrukcji loop na equivalent, czyli na no na skoki po prostu z dekrementacją ACX-a. I w zasadzie tak, powiedzmy, do głowy więcej mi w tym momencie nie przychodzi błędów. Po prostu ich za dużo nie występuje. Czyli podsumowując, błędy kompilatora się zdarzają, ale są bardzo, 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 bardzo mało prawdopodobne, chyba że piszemy jakiś low-level kod.
Jeżeli piszemy low-level kod, to prawdopodobieństwo wzrasta do poziomu, w którym już faktycznie musimy brać je pod uwagę. Może jeszcze na koniec jedna uwaga, mianowicie jeżeli chodzi o optymalizację, czyli na przykład jakieś minus o 3, czyli agresywną optymalizację kodów GCC, ewentualnie analogiczne optymalizacje w innych kompilatorach, bodajże slash o coś tam w kompilatorach Microsoftu, one działają, powiedzmy, że działają dobrze, natomiast często nasz kod, który wydaje się nam poprawny, ma jakiś undefined behavior według standardu, jakiś taki malutki i przy optymalizacji to wychodzi. Także warto również swój kod kompilować z optymalizacjami i ponieważ wtedy wychodzi często bardzo dużo bugów, na które byśmy normalnie nie zwrócili uwagi. Fakt faktem, bardzo trudno się taki kod debuguje i trzeba naprawdę dobrze znać język, żeby wyłapać niektóre błędy. Natomiast no, warto wiedzieć, że coś takiego istnieje, że faktycznie kod, który działa dobrze w wersji debug, dobrze w wersji minus o 0, czyli bez żadnych optymalizacji agresywnych, może po prostu nie działać w przypadku skompilowania go ze wszystkimi flagami optymalizacyjnymi. Tak więc na to również uczulam i to nie zawsze znaczy, że kompilator jest zły, że źle optymalizuje. Często po prostu chodzi o jakieś ubeki, czyli właśnie undefined behavior, które my mamy w kodzie, a które w ogóle nie pomyślimy, a które niestety wychodzą właśnie przy optymalizacji. Jeżeli chodzi o przykład, który widziałem w jednym artykule, który jeden z moich przyjaciół mi podesłał ostatnio, wyglądał mniej więcej w ten sposób, że była jakaś tam funkcja, nazwijmy ją funds, powiedzmy, że void, przyjmowała jakiś tam pointer, niech to będzie, może nie void, niech to będzie int p. I wyglądało to w ten sposób, że było int x równe właśnie temu pointerowi z p, a potem z jakiegoś powodu było sprawdzenie, czy to p jest równe 0. Jeżeli tak, to było return. No i potem było coś tam z tym porobione. No i jak się okazało, w artykule zostało napisane, że, co zresztą jest prawdziwe i ma miejsce, że ponieważ w tym miejscu już zostało to P zreferensowane, no to najwyraźniej to kompilator zakłada, że nula nie można, bo właśnie dereferowanie nula jest undefined behavior, czyli właśnie jeżeli tu by było 0, to by było UB, no ale ponieważ programista to zrobił i programista według kompilatora, bo kompilator tak musi zakładać, programista ma świadomość, że zreferowanie nula tutaj by było undefined behavior, czyli to nul prawdopodobnie kompilator zakłada było sprawdzone gdzieś indziej, no to w tym miejscu wiadomo dzięki temu, że to nie będzie nul. No a skoro wiadomo, że to nie będzie nul, no to ten if w ogóle nie ma sensu i można go usunąć. Ponieważ no jeżeli p nie jest nul i sprawdzamy, czy p jest równe nul, no to wtedy no ten kod i tak się nigdy nie wykona. No i ten kod sprawdzający, robiący null checka został w ogóle usunięty tylko dlatego, że taka instrukcja była przed tym. No i ale ten kod faktycznie nie miał jakoś specjalnie sensu, no to trzeba wiedzieć, że przy optymalizacjach fragmenty kodu mogą po prostu wylatywać. Jeżeli kompilator przy założeniach, które może robić według standardu języka, uzna, że coś nie ma sensu, coś jest w ogóle niepotrzebne i coś można usunąć. Okej, i to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o to. Tak więc dziękuję za uwagę, jak zwykle zachęcam do subskrypcji, zachęcam również do kliknięcia przycisku podoba mi się, tudzież thumbs up, jeżeli wam odcinek się faktycznie podobał i uważacie go za przydatny. Zachęcam również do zostawienia komentarza, do rzucenia okiem na inne wideokasty, no i jak zwykle życzę miłego debugowania własnych programów, a w zasadzie nie tylko własnych. Powodzenia.